Dorota Łosiewicz, to są gorące pytania w studiu w Polsce.pl. Nasze pytanie na dziś, czy paryżanki to naprawdę ikony stylu? Ja muszę państwu powiedzieć, że jeszcze nie ochłonęłam z emocji po studiu Polaków, dlatego że rozmowa z państwem na żywo tutaj to jest bardzo duże przeżycie, nie tylko dla państwa, ale także dla nas. Państwo nas na co dzień oglądacie, a potem możemy rozmawiać, wymieniać myśli. To są duże emocje. Czy paryżanki to naprawdę ikony stylu? Będziemy szukać odpowiedzi na to pytanie. Moimi gośćmi w studiu są Karolina Stefańska, charakteryzatorka, oraz Monika Cierniak, stylistka. Ale zanim was zapytam o to, czy paryżanki to naprawdę ikony stylu, posłuchajcie państwo, co o paryżankach myślą warszawianki. Pytamy o francuski, paryżanki dokładnie. Czy to ikony stylu? Tak, zdecydowanie tak, według mnie. A według pani? Bym powiedziała, że są bardziej naturalne. Ale mi się kojarzą z taką właśnie niewymuszoną elegancją, ale właśnie przez to, że są bardzo naturalne. Właśnie w większości nie malują, więc zawsze pamiętam tylko czerwone usta. W dzisiejszej dobie niekoniecznie. Piękne są. Czy są ikonami stylu? Myślę, że jest to zależne od osobowości kobiety. Tak, ale ogólnie można powiedzieć, że tak. Przede wszystkim fajnie ubrane. Baletki, płaskie obuwie, cygaretki, spodnie, być może golfik, być może paseczki, jakaś apaszka, potargane nonszalancko włosy. One są bardzo misternie układane, ale tak, żeby wyglądało, że nic z nimi nie zrobiłam. I delikatny makijaż. I to była warszawska ulica, konkretnie ulica Francuska. O paryżankach. Czy paryżanki to ikony stylu? Na to pytanie odpowiedzą jeszcze raz Monika Cierniak, stylistka, Karolina Stefańska, charakteryzatorka. Witam, moje drogie panie. Dość dobrze ta sonda wypadła. Warszawianki dobrze oceniają paryżanki i chyba te elementy stylu zostały wypunktowane. Może ty zacznij, Moniko, ty jesteś stylistką, to wiesz wszystko o paryskim stylu. Kiedy myślę o paryskim stylu, to przypomina mi się taki moment, kiedy pierwszy raz pojechałam do Paryża jako bardzo młoda dziewczyna, nastolatka. Czyli miałaś 5 lat. wtedy miałam 14 lat. Pamiętam, że byłam na wycieczce, ale już interesowałam się modą, więc po prostu bardzo chciałam poznać tak naprawdę, skąd właśnie ten styl się bierze. No i pojechałam do stolicy mody oczywiście, którym jest Paryż. I pamiętam, że co mnie uderzyło, to ta naturalność, nawet tych starszych kobiet. To, że w zasadzie były pięknie ubrane, minimalistycznie, ale na przykład nie farbowały włosów, właśnie nie miały mocnego make-upu, to mnie uderzyło. Czyli mniej znaczy więcej, to jedna z tych zasad, mniej znaczy więcej, ale pewnie dobrej jakości musi być. Wszystko było świetnej jakości, ale ten styl był bardzo, bardzo minimalistyczny. Zupełnie inny niż na przykład w innych stolicach mody, czyli tutaj jest minimalizm, jest prostota i elegancja, i naturalność. Karolina Stefańska, tutaj pojawiła się taka odpowiedź, że czerwone usta i w zasadzie tyle. Czy rzeczywiście te czerwone usta to jest taki element paryskiego stylu? My być może tutaj będziemy w stanie zaraz w tle państwu pokazać elementy paryskiego stylu, bo przygotowałam kilka obrazków, jak wygląda paryżanka. Karolina Stefańska. No tak, oczywiście, moim zdaniem one się świetnie malują, ponieważ one tego makijażu tak naprawdę nie używają. Podkreślają. Czy to jest taki make-up, swoje, no make-up. Dokładnie. One tylko tak naprawdę podkreślają swoje walory i nic więcej sobie nie dobierają, jeżeli chodzi o twarz. Nie mają wyrysowanych brwi, wykonturowanych twarzy, mają tylko delikatnie położony róż, ewentualnie czerwone usta, bądź delikatnie wytuszowane rzęsy. I to jest eyeliner wszystko. Jeszcze czarny, to chyba jeszcze jest ten element. Tak, zgadza element. Się, ale to już na takie większe wyjścia jak najbardziej, ale jeżeli chodzi o makijaż, to jest zdecydowanie wszystko. Tutaj właśnie widzicie państwo z jednego z vlogów pobraliśmy zdjęcia. Wygoda przede wszystkim. Czy rzeczywiście to jest tak, że sportowe buty do eleganckiego stylu nie biegają paryżanki w szpileczkach po Champs-Élysées? Właśnie co jest charakterystyczne dla stylu tak zwanego streetowego Paryża, to te dziwne dla nas czasami połączenia, czyli łączymy sportowe buty z długimi, eleganckimi płaszczami. Do tego jakaś fajna koszula, może jakiś beret, który oczywiście nam się bardzo kojarzy w ogóle z Francuzami, jakaś fantazyjna apaszka. Oczywiście trzeba też pamiętać o tym, że styl paryski to też największe domy mody, które tworzyły różne ikony stylu.
My to teraz powielamy, czyli historia zatacza koło, historia mody. Czyli wszystko tak naprawdę zaczyna się w Paryżu i się kończy na Paryżu, jeżeli chodzi o trendy. Ale to w takim razie chciałam zapytać jeszcze o Polki. Zanim wrócimy za chwilkę do tych elementów stylu paryskiego, chciałam zapytać o Polki, bo przecież kiedyś, przed wojną, Warszawa była Paryżem Wschodu, tak się mówiło o Warszawie. Tak. Polki miały fantastyczny styl, były bardzo eleganckie, to wszystko było precyzyjnie dobrane. To się zmieniło? Myślę, że tak naprawdę my wciąż mamy to w sobie, czyli, że tak powiem, czujemy ten styl. My też tak naprawdę, ponieważ Polki są w ogóle uznawane za bardzo piękne kobiety, potrafią się odnaleźć w tych trendach, potrafią wyciągnąć te tak naprawdę najfajniejsze trendy. My lubimy obserwować też te trendy, lubimy z nich czerpać, natomiast myślę, że tak jak wspomniałaś, Warszawa była kiedyś nazywana Paryżem północy, wschodu. I tak naprawdę myślę sobie, że gdzieś tam, gdybyśmy zaczęły przeglądać fotografie naszych babci, to zobaczyłybyśmy, jak pięknie one były ubrane. Moja babcia, i to były idealnie ułożone włosy, spodnie w kancik zawsze, buty, no nie na obcasie, ale na takim... Delikatnie nieprzerysowane makijaże przede wszystkim. O właśnie, Karolina, nieprzerysowany makijaż, bo ty tu już drugi raz to się pojawia. Czy Polki mają problem z przemalowaniem? Mi się wydaje, że w dobie mediów społecznościowych Polki zaczęły za bardzo podążać nie w tą stronę, co trzeba, czyli moda na Kim Kardashian, wyrysowane brwi, wykonturowane twarze i tak naprawdę robimy z siebie osoby, którymi nie jesteśmy. Czyli przesadzamy. Przesadzamy zdecydowanie, natomiast paryżanki, one dbają o ten swój, one głównie pielęgnują swoją skórę, tym się zajmują. Dla nich to jest priorytetem i tak naprawdę makijaż jest drugorzędną sprawą. Czyli one podkreślają delikatnie tylko swoje walory piękne, a nie nakładają na to tony makijażu. I... Ale też bardzo dbają o siebie, prawda? Styl sportowy, fitness, woda, sałata, lampka czerwonego wina do obiadu, to też są te elementy paryskiego stylu. No właśnie. Musimy też zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę... zazwyczaj widzimy tam osoby, które są szczupłe, kobiety, które są szczupłe. No właśnie. One stawiają na wygodę, ale też świetnie na nich wszystko leży, ponieważ dbają o siebie, dbają o zdrowie. To też jest bardzo ważne. To jest taki spójny wizerunek, który my jesteśmy w stanie zapamiętać z tej paryskiej ulicy. Że one są, to wszystko jest bardzo proste, natomiast one są zadbane, ale co ważne, bardzo naturalne. Jedna z moich znajomych opowiadała mi całkiem niedawno, słyszałam taką historię, że będąc w ciąży poszła do lekarza, a lekarz powiedział: ojej, troszeczkę za dużo pani przytyła, przechodzimy na dietę, pilnujemy wagi. Stąd wynika chyba to zadbanie, że nawet ciąża to nie jest ten moment, kiedy trzeba się bardzo jakoś tak uwydatnić, że tak powiem, żeby nikogo nie dotknąć. Nie, no dokładnie, po prostu zdrowy styl życia. Coco Chanel kiedyś powiedziała, że moda to nie tylko po prostu sukienka, ale to jest wszystko, to jest natura, to jest to, co nas otacza. Tak naprawdę każdego dnia my z tego czerpiemy, to jest nasza inspiracja. Żeby być modnym, to trzeba widzieć to, co jest tak naprawdę wokół nas. I myślę, że zarówno Polki zwracają na to uwagę, jak i francuski. Karolina, ty mówisz make-up, no make-up, czyli delikatny makijaż, no ale jednocześnie fluid to chyba podstawa takiego dobrego, delikatnego makijażu. Fluid musi być dobry. Właśnie, niekoniecznie, ponieważ paryżanki, one na tyle zajmują się dokładnie tym, jak mają wypielęgnować swoją skórę, więc nie po to, żeby ją później podkładem zakrywać bądź korektorami. I one naprawdę wkładają w to dużo pracy, więc chcą się później tym pochwalić. Dlatego podkłady ewentualnie, jeżeli mają jakiekolwiek niedoskonałości, to je nakładają tylko w tych sferach, gdzie one są. Nie nakładają całościowo zazwyczaj, tak jak to u nas się robi. Czyli jednak to delikatne muśnięcie słońcem takie i ta zdrowa, świeża skóra to jest to. Ale używają filtrów jak najbardziej i chronią skórę przed słońcem, żeby nie była też taka... Czyli zdrowie. To może teraz posłuchajcie państwo przez chwilę naszej ikony stylu. Anna Popek o tym, czym jest piękno i uroda. Tak.
każda z nas chce wyglądać ładnie i ma takie wewnętrzne pragnienie po prostu, żeby być kochaną, akceptowaną. Myślę też, że część kobiet myli bycie ładną z byciem osobą o poczuciu własnej wartości, takim dobrym. To nie jest tożsame. To znaczy myślę o tym, że te, które wyłącznie starają się skupić na urodzie, idą w złą stronę, bo to musi naprawdę być harmonijne, czyli relacje ze światem, dobre relacje z rodziną, z dziećmi, z rodzicami, z mężem, z partnerem, to jest jedna rzecz. Druga to taka umiejętność dostrzegania radości życia, bo naprawdę świat nam dostarcza i dobrych, i złych rzeczy. Od nas zależy, na co kładziemy nacisk i na co zwracamy uwagę. To była Ania Popek o tej urodzie wewnętrznej, także, bo przecież bez urody wewnętrznej nie będzie radości na twarzy, nie będzie urody zewnętrznej. I dobrego samopoczucia. I dobrego samopoczucia. Co musi mieć w szafie paryżanka? Podstawowe elementy strojów. Na pewno dobrej jakości baleriny, mhm, w jakimś stonowanym kolorze. Na pewno dobry garnitur w męskim kroju. Tak. Na pewno dobry płaszcz. Na pewno jakieś fajne okrycie głowy. To może być kapelusz. Nawet typu Panama, bo one są ostatnio bardzo, bardzo modne, mhm, tak naprawdę na całym świecie, ale może to też być beret. Jakieś fajne tkaniny, ale proste, nie jakieś bardzo wzorzyste. I z tych tkanin mogą być jakieś fajne sukienki, może jakaś fajna spódnica, jakieś ładne lejące spodnie, no i pewnie biała koszula plus apaszka. A przepraszam, a mała czarna jeszcze, że tak się zapytam. Mała czarna zdecydowanie też, z którą zresztą stworzyła Coco Chanel, więc stamtąd się wywodzi. Mała czarna do wszystkiego dobra, do na wszystkiego, każde wyjście. Do wszystkiego, nawet do fajnych butów sportowych. Co w kosmetyczce musi mieć paryżanka? Przede wszystkim ich ulubiona czerwona szminka musi być. Ale czerwona, czy może być fuksja? Czy to musi być czerwień? Czy są różne odcienie dozwolone? Są różne odcienie, oczywiście to zależy od urody i tonacji kobiety na twarzy. To nie może być tak, że każdy sobie wali tą czerwoną szminkę i jest tylko jeden wzór i kolor i koniec, kropka. Tylko to jak najbardziej zależy od indywidualnego jakiegoś tam kroku, ale przede wszystkim one zabierają ze sobą jakieś takie delikatne kosmetyki, typu delikatne olejki, bo to też słyszałam, że niejednokrotnie niejedna paryżanka musi mieć na bazie naturalnych składników. I te olejki nawet stosują jako rozświetlacz na twarz. O torebkę jeszcze chciałam zapytać, bo podobno obowiązkowa jest jedna mała, jedna duża. Taka mała na większe wyjścia i duża taka, do której wszystko możemy wpakować. Zdecydowanie tak. Ten trend również pochodzi głównie stamtąd, ponieważ domy mody, które są znane z projektów danych torebek, danych modeli, bo nie będziemy ich oczywiście teraz wymieniać. Mhm. Faktycznie to są takie kombinacje, czyli większa torba z tkaniny, którą można na przykład sobie wymyć, jeżeli się pobrudzi, i do tego jakaś fantazyjna mała torebeczka, gdzie wrzucamy tylko i wyłącznie telefon i na przykład portmonetkę. Cała reszta mieści się w tej dużej torbie. I przez to efekt jest również fenomenalny, bo tak naprawdę pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to fantazyjne puzderko na przykład na łańcuszku, a cała reszta rzeczy, które ze sobą zabieramy, jest zupełnie gdzie indziej, w dużej torbie. A powiedzcie mi, moje drogie panie zajmujące się wizerunkiem, wyglądem wielkich polskich gwiazd, także, czy wypada łączyć markowe ubrania z ciuchami z sieciówek? Ja myślę, że w zasadzie to jest też powinność, bo żeby stworzyć strój, który jest ciekawy i bardzo dobrze, tak, a Karolina ma świetny styl. Także to jest też dobra właśnie odpowiedź na pytanie wizerunek Karoliny, bo faktycznie zawsze świetnie wygląda. Faktycznie my musimy łączyć rzeczy, żeby ta stylizacja była ciekawa. My mamy taką manię tego, żeby wszystko było nowe, modne, a tak naprawdę najbardziej modne obecnie w Europie są rzeczy vintage. Czyli tak naprawdę płacimy za nie. Czekaj, bo ja się zajmuję polityką bardziej niż modą. Weź tu rozwiń vintage. To są rzeczy, które mają już, że tak powiem, swoje lata, tak? To mogą być lata na przykład 90., nawet 80. Teraz za rzeczy największych kreatorów, które możemy gdzieś upolować w Europie w vintage shopach, płacimy trzykrotnie więcej niż za rzecz, która została teraz na przykład wyprodukowana na bazie tego, co było kiedyś. Więc łączymy rzeczy troszkę starsze,
Czyli nawet może znoszone od babci jakieś. Dokładnie. Warto pożyczyć od babci. Na tym zakończymy tę część. Za chwilę do państwa wrócimy i spróbujemy poradzić Polkom, co może one mogłyby w swoim stylu troszeczkę poprawić, żeby było lepiej, choć mówiłaś, że jest nieźle. Za chwilę. Dokładnie tak. O tym. Do zobaczenia. Dorota Łosiewicz, to są gorące pytania. Telewizja w Polsce.pl. Dzisiaj szukamy odpowiedzi na pytanie, czy paryżanki to naprawdę ikony stylu, i w sumie wychodzi nam, że tak, ale tak naprawdę Polki przed wojną, warszawianki, to też były ikony stylu. Moimi gośćmi są Monika Cierniak, stylistka, Karolina Stefańska, charakteryzatorka. Powiedzcie jeszcze coś o tym przedwojennym stylu Polek. Tutaj w przerwie się zachwycałyśmy, jakie to fantastyczne były te Polki. Co takiego się zmieniło, że paryżanki pozostały tymi ikonami, a Polki tak próbują je gonić, kiedy kiedyś było tak fantastycznie? Jak przyglądam zdjęcia z tamtego okresu, to pierwsze, co rzuca się w oczy, to te takie właśnie niesamowite połączenia i ta elegancja. Nie tylko jeżeli chodzi o fryzury, bo wtedy królowały takie, w sumie ja to nazywam w trzech określeniach, czyli fale, loki i koki, tak naprawdę. Mhm. Trzy rodzaje fryzur, do tego piękne perły, futrzane etole, obniżony stan w sukienkach, princeski, które teraz tak naprawdę wracają. Gdyż to jest naprawdę niesamowicie kobiecy fason, tak? Więc kobiety kochają takie sukienki. No i takie elementy, bo to jest taki okres, kiedy kobiety zaczynają pożyczać niektóre elementy z szaf swoich mężczyzn. Zaczynają przyglądać się bardziej męskim tkaninom, jak to wszystko jest zrobione. Zresztą właśnie w tym okresie powstały takie elementy garderoby, dla kobiet, które wcześniej były nie do pomyślenia. Skracamy też długość tych sukienek. One już nie są takie długie, już pokazujemy kostki, trochę łydki. To wszystko się zmienia, ale jest jednocześnie bardzo, bardzo kobiece. Jeżeli chodzi o dzisiejsze wzorce, to myślę, że my bardziej czerpiemy jednak z tych wszystkich tak naprawdę czy serwisów społecznościowych, czy jakichś portali społecznościowych, przyglądamy się ludziom, którzy są w jakiś sposób nienaturalni i zatracamy tak naprawdę w tym wszystkim siebie. Dokładnie jest to samo z make-upem. No właśnie. Ty mówisz, że często przychodzą panie, które na przykład chcą make-up na wesele i są troszeczkę przerysowane. Znaczy w tym dniu one chcą tak idealnie wyglądać, że właśnie w tych mediach społecznościowych oglądają różne zdjęcia. Nie zawsze te zdjęcia są realne z tą osobą, która na nich jest. I niejednokrotnie tak przesadzają z tym swoim wyglądem, idą na permanentne brwi, robią sobie rzęsy, które są nienaturalnie długie, no i przez to, no niestety, ale to idzie w złą stronę i przesadzają z tym swoim wyglądem, są przerysowane, a nie skupiają się na tym, co mają, i żeby podkreślić jednak to naturalne piękno, tylko idą. Czyli wracamy do tego, że mniej znaczy więcej. Rozmawiałyśmy o tym, że paryżanki bardzo o siebie dbają. Tak naprawdę mniej ważny jest makijaż, ważniejsza jest zdrowa, dobrze wyglądająca skóra. Posłuchajmy w takim razie kosmetologa Adama Piekuta, który mówi, jak domowymi sposobami kobieta może zadbać o siebie. Słuchajcie, dziewczyny, tak naprawdę nie trzeba mieć dużych pieniędzy, żeby ładnie wyglądać. Można z domowymi sposobami mnóstwo zrobić. Przysłowiowe obrzęki pod oczami, kostka lodu, masujemy zimnem, pobudzamy krążenie. Peeling, jaki peeling? Nie musimy żadnego peelingu kupować. Kawa zaparzona, później odsączamy te fusy, bierzemy żel do twarzy. Jeżeli chcemy mieć mocne tarcie, mniej żelu. Jeżeli boimy się, że będziemy mieli za mocne tarcie, bierzemy więcej poślizgu. Zmywamy, nakładamy maseczkę. Jeżeli chcesz wyjść na imprezę, a masz trochę problemu z rozszerzonymi porami, bierzemy żółtko z białkiem, rozmieszamy troszeczkę więcej białka i tą pianę z białka nakładamy na twarz na 5-10 minut. To białko obkurczy nam pory, białko będzie wchłaniało tą wodę w skórę i tak naprawdę mamy bardzo mocno nawilżoną skórę i to, co nas denerwuje, takie drobne linie, będą rozprostowane.
Czyli białko z jajka, peeling z tego, co pozostanie po kawie, proste sposoby. Co doradziłybyście Polkom? Ty, Monika, często chodzisz, towarzyszysz Polkom w zakupach. Tak, zgadza się. Dobierasz ubrania. Czy są jakieś takie generalne zasady, którymi należy się kierować przy doborze ubrań? No, poza tym, że oczywiście mniej znaczy więcej, minimalizm jest ważny. Jeśli chodzi na przykład o kształt sylwetki, na co zwracamy uwagę, tak jakbyś miała jakąś taką garść rad naszym widzom. Myślę, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o taką pierwszą poradę, bo to jest jakby największy problem, myślę, z Polkami, że często uważają, że mają jakieś mankamenty, które tak naprawdę są wymyślone. Kompleksy. I kompleksy. To często bierze się z tego, że ktoś na przykład zwrócił im na to uwagę. I często spotykam się z takimi uwagami, które w ogóle są nieprawdziwe, więc na początku musimy się... Doradzasz kozetkę najpierw, tak, że trzeba iść do psychologa i sobie z głową najpierw poradzić. Myślę, że po prostu musimy czasami słuchać naszych mężczyzn, którzy patrzą na nas zupełnie inaczej. Bardzo często słyszymy, że jesteśmy właśnie piękne, takie jakie jesteśmy, a my wmawiamy sobie, że tak nie jest. Otóż zazwyczaj oni po prostu mają rację. Mają rację, że jesteśmy piękne i powinnyśmy w to uwierzyć. Jeżeli chodzi o takie już bezpośrednie porady, to często właśnie na pierwszym spotkaniu ja przyglądam się takiej pani i zaczynamy rozmawiać o tym, co jej się podoba w sobie, a co nie. Na tej podstawie zaczynamy później dobierać poszczególne elementy. Co najważniejsze, nie możemy się bać pewnych rzeczy. To znaczy, jeżeli coś nam się podoba, to musimy próbować i wtedy odnajdziemy ten swój styl. Tylko nie możemy się bać i nie możemy się zastanawiać, co inni o nas pomyślą, bo często wychodzi odwrotnie, jesteśmy zbyt asekuracyjne w doborze ubrań. Mi się podobało to, co powiedziałaś, żeby słuchać swoich mężczyzn, bo na przykład ja mam kręcone włosy i mój mąż mi nieustannie powtarza: tylko kręcone włosy, tylko naturalne włosy, a ja z uporem maniaka prostuję, bo ze mną się nie kluczują z tłem, więc się nie nadają do telewizji tak naprawdę kręcone włosy. I co, i ty mówisz, że słuchać i że kręcone włosy? Zdecydowanie tak. Miałam takie przypadki już, że troszkę zmieniłyśmy ten styl i zaczęłyśmy podkreślać to, co teoretycznie było mankamentem. Na przykład bardzo wąska talia i troszkę większa na przykład pupa. Zaczęłyśmy to podkreślać i nagle okazało się, że na przykład ta konkretna kobieta, że tak powiem, mężczyźni bardziej zwracają na nią uwagę, słyszy więcej komplementów i jest po prostu bardziej szczęśliwa. To zanim jeszcze przejdziemy do makijażu, posłuchamy Julii Skobel, także charakteryzatorki, kilka rad w makijażu. Nasze podstawowe kolory to kolory, które mamy w swojej naturalności. Beżowe odcienie, którymi możemy pomalować sobie i brwi, i zrobić konturowanie, i podkreślić oczy. I w takim razie można nawet jakąś jedną kredką zrobić to wszystko, o czym powiedziałam. Myśli pani, że kobiety często robią makijaż, chcą to robić, mają czas na to? Ja myślę, że każda kobieta chce zrobić sobie makijaż, ale nie każda ma na to czas. I co wtedy zrobić? No, wtedy zrobić coś na szybko. Zawsze mamy jakieś jedne, dwie chwile, żeby sobie poprawić, po prostu nawet tylko usta podkreślić, czy oczu, czy, no nie wiem, jakieś korektowanie twarzy zrobić. Julia Skobel zdaje się w perfekcyjnym paryskim makijażu, masz czerwone usta, czarna eyeliner tylko, ale czy ty zgadzasz się z tym, co powiedziała Julia Skobel? Jak najbardziej. Ja do tej pory z uporem maniaka będę przekonywała, że jednak najważniejsza jest pielęgnacja skóry, żebyśmy się tym głównie zajęły. I jeżeli o to zadbamy w 100%, to nasza cera, nasza skóra będzie w lepszej kondycji, nie będziemy musiały nakładać na siebie takiej ilości kosmetyków, nie będziemy musiały przede wszystkim konturować się na wszystkie strony, wyrysowywać sobie tych olbrzymich kresek, które nam czasami obciążają oko, i tak samo robić sobie tych wielkich brwi. Także jak najbardziej w naturalny. Powrót do naturalności sugerujesz. Odchodzimy od permanentnych brwi, sztucznych rzęs. Dokładnie, a jeżeli już chcemy sobie nadać tego charakteru, to użyjmy tej czerwonej, klasycznej szminki bądź fuksjowej, jak kto woli i jaka komu pasuje oczywiście.
Ale nie idźmy w tą złą stronę, którą dyktuje nam internet i media społecznościowe. Taki mem mi się teraz przypomniał, nie wiem, czy dobrze go powtórzę, ale coś mniej więcej, budzi się mężczyzna i mówi: o masz, żona narysowała sobie twarz, jaką chciała i poszła, a mężczyzna co, musi żyć z taką, jaką mi Bóg dał. To może my też powinnyśmy trochę te swoje twarze polubić. Tak, i też posłuchać mężczyzn, bo oni niejednokrotnie z własnego doświadczenia wiem, zakazują tego makijażu albo proszą o minimalną tylko jego dawkę, a kobiety jednak uważają, że mają tyle niedoskonałości na twarzy, tyle mają jakichś problemów skórnych, za małe usta, za małe oczy, za duże oczy, za duże usta, i tak sobie na siłę zmieniają konturami tą wielkość i tak naprawdę wychodzą z zupełnie inną twarzą. Konturowanie, to jest teraz takie popularne słowo, konturowanie. Czy rzeczywiście paryżanki tak się strasznie konturują? Bo... Absolutnie nie. Nie używają tego. Jedyną rzeczą, która jest u nich główna w kosmetyczce, to jest róż na policzki, i one w ogóle nie uważają czegoś takiego. Nawet na wielkie wyjścia używają czerwonej szminki albo podkreślonego oka, ale na 100% nie będą szły w stronę konturowania, czyli zmieniania swoich podobno rysów twarzy. To jest taka zasada, że jak idziesz na jakąś imprezę i ktoś ci powie, ale świetna sukienka, to znaczy, że fatalnie dobrałaś sukienkę, ponieważ powinien ci powiedzieć, ale świetnie wyglądasz. Bo jak ktoś ci powie, ale świetna sukienka, to znaczy, że sukienka przysłoniła tak naprawdę twój wygląd. Monika Cierniak, zgadzasz się z tym? Myślę, że faktycznie, szczególnie jak przeglądam czasami sobie takie relacje z bardzo dużych imprez, tutaj na przykład w Warszawie, które się odbywają, różnych pokazów mody, eventów, to czasami faktycznie mam wrażenie, że te wszystkie stylizacje mają za zadanie przykrycie danej osoby, danej kobiety. Czyli ktoś tak naprawdę kreuje czyjś wizerunek, przykrywając tak naprawdę osobowość tej danej kobiety. Wszystko jest, tak naprawdę my bazujemy głównie na trendach, a nie patrzymy na to, że na przykład danej osobie to w ogóle nie pasuje. Trendy, mówisz trendy, ponadczasowość wśród paryżanek wypiera te trendy, one ulegają trendom, czy... Właśnie nie? Chyba przez to są takie unikatowe, bo one mają swój własny trend, tak, za którym podążają przez lata. I one nie robią to ślepo, tylko w dosyć taki subtelny sposób. Dokładnie chyba, tak. Właśnie to, co powiedziała Karolina, jest bardzo istotne. Natomiast ja pamiętam, mam trochę znajomych Francuzów, również kobiety, i zauważyłam, że w momencie, kiedy zaczynamy właśnie rozmawiać o modzie, o pewnych produktach, o trendach, to oni bardzo bronią tych swoich produktów, swoich designerów. Więc oni są jakby też związani z tym, co tak naprawdę tam zostanie wykreowane. U nas w Polsce my też mamy właśnie z tym problem. Nie potrafimy docenić tego, co my mamy. No właśnie, a warto docenić to, co polskie, bo często tak. Polscy projektanci, polscy producenci, na przykład kosmetyków, wiedzą, czego potrzeba Polkom, a czasem oczywiście, potrzeba tak. Czego innego. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi były Monika Cierniak, stylistka, Karolina Stefańska, charakteryzatorka. Szukałyśmy odpowiedzi na pytanie, czy paryżanki to naprawdę ikony stylu, i starałyśmy się poradzić Polkom, co zrobić, żeby lepiej wyglądać. Dorota Łosiewicz, to była Telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Do zobaczenia.